Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na test tych produktów, które Wam pokazywałam w holu, czyli nowego Tangle Teasera, tego Batiste XXL Volume i nowych gumeczek Invisibubble. Tak, dokładnie. Więc pokażę Wam tego nowego Tangle Teasera, który do mnie przyszedł. On jest troszeczkę inny od tego mojego starego, bo jak widzicie, one się troszeczkę różnią. Ten tak idealnie leży w dłoni. Powiem Wam, że zdecydowanie lepiej się jakby opiera na dłoni, w związku z tym lepiej się na nim pracuje, a ten czasami mi wypadał, więc po prostu chciałam spróbować tego nowego kształtu. Chociaż nawet nie wiem, czy on jest nowy. On jest chyba tym takim pierwotnym kształtem. Ten jest nowszy, jeżeli chodzi o model. Natomiast ten wydaje mi się, że jest lepszy, jest zdecydowanie lżejszy. Słuchajcie, pasuje mi do szminki. I będziemy testować Batiste XX Volume. To jest ten produkt, który ja Wam mówiłam, że bardzo mnie ciekawił. No i dzisiaj też zobaczymy, jak on działa. Bo moje włosy pozostawiają wiele do życzenia, więc zrobimy sobie taki szybki test. Bardzo fajnie się trzyma w dłoni ten Tangle Teaser. Słuchajcie, jest zdecydowanie lżejszy. Bardzo ładnie też rozczesuje. No i przy okazji właśnie nie wypada nam z dłoni, tak? W związku z tym się po prostu lepiej z nim pracuje. I przeczeszamy sobie włosy. Troszeczkę mi ostatnio wypada, słuchajcie, włosów, więc muszę znowu wrócić do jakichś moich sprawdzonych metod. I zobaczymy, czy pozostawię biały ślad. To jest głównie to, co mnie najbardziej interesuje, bo jeżeli będzie zostawiał biały ślad, no to wracam do tego, do włosów ciemnych. No i sprawdzamy. No, na pewno nalot jest. I zobaczymy, czy w ogóle zwiększa tą objętość, bo jak widzicie, nalot jednak jest. Jeszcze zobaczymy z tyłu. Ale zobaczymy, czy ta objętość się zwiększy, bo tutaj też mi o to chodziło, żeby właśnie te włosy wyglądały świeże, były uniesione i żeby też nie były tak posklejane. I tak włosy są strasznie tępe po właśnie po suchych szamponach, jeżeli chodzi o dotyk. Natomiast troszeczkę sobie masuję ten produkt we włosy, żeby właśnie zebrał to sebum, które miałam, jak widziałyście. Troszeczkę mi się przytusiły włosy, ale to były moje 3-dniowe włosy, więc mają prawo i na takie 2 dni zawsze sobie szampon suchy używam i wtedy no, praktycznie włosy myję raz na 5 dni, raz na 4. Także wtedy sobie taką grubą, porządną maskę stosuję. O, jak widzicie, ten nalot się powoli jakby wtapia we włosy i pozostawia kolor normalny naszych włosów, przynajmniej tutaj akurat mojej farby do włosów. Ale powiem Wam, że włosy są troszeczkę bardziej matowe oczywiście u nasady, ale fajny jest efekt. Naprawdę są te włosy tak jakby uniesione. Mamy je właśnie. Mamy je właśnie jakby zwoliumowane. Także ta objętość jest. Od razu, zobaczcie, zrobiły się suche. Także fajny efekt. No i też możecie zobaczyć, że tego nalotu w ogóle nie ma. One nie są widoczne tutaj też u nasady, więc wszystko jest ok. Rozczeszą sobie tylko włosy i zobaczymy, jak się sprawują. Także na ten moment suchy szampon jak najbardziej ok. Zobaczymy, czy nie będą mi po nim włosy wypadać, bo słuchajcie, kiedyś używałam właśnie tych Batiste. Później wróciłam do tego właśnie dla włosów brąz i przestały mi włosy wypadać. Także nie wiem, może po prostu moje włosy były wtedy osłabione. Także dajcie znać, jak to u Was wyglądało. I zrobimy sobie test tej gumki. Ja mam dwie, takie widziałyście w zakupach. Mam przezroczystą i mam brązową. O! I zobaczymy, czy ona uniesie moje gęste, grube włosy. Ja oczywiście dzisiaj idę z rozpuszczonymi włosami do pracy, ale zobaczymy, czy ona sobie z tymi włosami poradzi. To oczywiście bym sobie spięła czymś włosy, jakbym sobie robiła koka.
Ale słuchajcie, trzyma. Nie czuję w ogóle naciągnięcia włosów, jak w przypadku tradycyjnych gumek. Trzymają się. Bardzo ładnie w ogóle się tak wpina we włosy i te włosy przytrzymuje. Także ja bym sobie tutaj po prostu wzięła jakąś spinkę i normalnie by mi kok wyszedł taki roboczy. Ale fajnie to wygląda. Ładnie, ładnie spina. Nie mam problemu ze związaniem włosów, także w tym przypadku ta gumka jest naprawdę w porządku, w ogóle nigdzie nie ciągnie. Później słyszałam, że można tą gumkę włożyć do ciepłej wody i chyba później do zimnej i normalnie wraca do swojego kształtu, także dajcie znać, czy już testowały się ten sposób. Ale ja na ten moment jestem zadowolona, zarówno z Tangle Teasera, który ma zdecydowanie lepszy kształt niż mój stary, więc i fajnie się przy okazji czyści, jeżeli macie dwa Tangle Teasery, ponieważ ciężko po prostu dotrzeć tam u nasady i go doczyści, także można dwoma zawsze się posiłkować. Ten jest zdecydowanie mniejszy, jak widzicie. I zdecydowanie lepiej leży w dłoni. Także ja Wam podlinkuję w ogóle tego Tangle Teasera, też macie na niego zniżkę, na te wszystkie produkty jeszcze macie zniżkę do końca stycznia, także może po prostu sobie coś upolujecie, co Was zaciekawiło w holu i ewentualnie co Wam się spodobało w tym filmiku. Ale ten Tangle Teaser jest zdecydowanie lżejszy i jakoś tak ładnie wygląda, nie wiem, bardziej mi się podoba. Na początku mi się nie podobał ten różowy, a później jak stwierdziłam, że jak go będę zamawiać, to po prostu sobie zrobię jakiś taki właśnie żarówiasty kolor, więc on naprawdę fajnie wygląda i w torebce będzie widoczny. Jeżeli chodzi o batist, jak najbardziej, słuchajcie, nie robi żadnego takiego białego nalotu. Na początku oczywiście zbiera nasze sebum, a później się wtapia w nasze włosy, także jest naprawdę w porządku. I gumeczki są fajne, gumeczki, jestem z nich zadowolona, moje koleżanki w pracy cały czas je noszą, kupują i sobie spinają włosy, mam też koleżankę, która ma po prostu bardzo długie włosy, chyba dwa razy dłuższe niż ja, więc mówi, że sobie zawija w koka i tymi włosami właśnie sobie tak właśnie robię takiego koczka, później gumkę nakładam i jest wszystko w porządku. Także dajcie znać, co sądzicie o tym teście, czy Wam się taki szybki test podobał. Ja się z Wami żegnam na ten moment, ale jak najbardziej produkty na plus, także śmiało możecie testować. Dajcie znać, który jeszcze fajny jest szampon z Batiste, bo też jestem ich ciekawa, ale na razie jestem z niej bardzo zadowolona, nie zawiodły mnie, także dajcie znać, które polecacie. Ja się z Wami żegnam i widzimy się już jutro. Pa, pa!